O! Dzisiaj jest kolejne podejście do spróbowania znalezienia pracy za granicą przez agencję Otto. A poza tym Covebo dzisiaj do mnie dzwoniło. Jakiś czas temu zaaplikowałem do Covebo, też agencja zagraniczna, i rozmawiałem z nimi dzisiaj. Powiedzieli, że jak jadę zaraz po Nowym Roku, to przed Nowym Rokiem zaraz będą się ze mną kontaktowali. Jest dzisiaj 18 grudnia, więc jakieś 10 dni powinni dzwonić. A gdzieś wydaje mi się, że po Nowym Roku zadzwonią, bo wyjazd bym miał wtedy o 6 stycznia. A teraz póki co będę jechał do Otto. Tydzień temu byłem, ale się okazało, że wszyscy, którzy ogarniają pracę za granicą, są na urlopie. I teraz jadę znowu się dowiedzieć, jaką mają pracę i co mogliby mi zaoferować. Mam nadzieję, że coś dobrego będzie. Mam nadzieję, że znowu nie wyjdę stamtąd bez żadnych informacji. Przydałoby się w końcu znaleźć pracę. A w międzyczasie, zanim w ogóle wyjdę, no to oglądam Naruto na telefonie. Sobie siedzę, oglądam zamiast ruszyć się i w końcu wyjść, zacząć działać dzisiaj. Oglądam Naruto. Ja jestem Naruto. W sensie, jestem Naruto. Podejście drugie do pracy za granicą przez Otto. Zobaczymy, czy dzisiaj może już są w pracy, przyszli z urlopu i może coś mi zaoferują. Także Otto, szykujcie się, właśnie do was idę. A poza tym dzisiaj Covebo do mnie dzwoniło z rana i powiedzieli, że będą mieli dla mnie pracę, że się odezwą do mnie od razu przed Nowym Rokiem, żeby już mieć aktualne oferty pracy. Czyli dobrze, w sumie to dobrze, podoba mi się. Zobaczymy, co mi tam powiedzą. Jak wyjdę, to wam powiem, co i jak. Udało się teraz porozmawiać, wszyscy już byli w pracy. Porozmawiałem sobie z bardzo młodą, miłą panią, która mi powiedziała, że jutro, pojutrze mi da znać, muszą pierw zapytać Jumbo, czy mnie chcą z powrotem, czy nie robiłem jakichś tam problemów i tak dalej. Dlatego wam zawsze mówię, jeżeli chcecie wrócić do Polski, no to zrywajcie umowę z okresem wypowiedzenia albo za porozumieniem stron. Starajcie się nie palić po prostu ze sobą mostów, bo to nie jest tego warte. Słuchajcie, tak, teraz tak jak ja wracam i jakby to wam powiedzieć, mam jakąś tam szansę, że wrócę, prawda? Poza tym Covebo do mnie z rana dzwoniło i też mi mają dać znać, co i gdzie i jak, ale wiem, że będzie dużo pracy po Nowym Roku, więc zachęcam, wyjeżdżajcie! Nieważne przez jaką agencję pracy, po prostu wyjeżdżajcie, zarobicie i wrócicie. Z Oiro. Pamiętajcie to, co wam zawsze mówili, że będziecie spali na euro. To będziecie spali na euro. Tylko nikt nie powiedział, że to będą europalety. No i dobrze, w sumie będę znał wszystkie oferty. Jakieś 2 dni mi to im zajmie, żeby mnie ogarnęli, zadzwonili tam, czy jestem dobrym pracownikiem. Jak będę dobrym pracownikiem, się okaże, że dobrze pracowałem na firmę Otto, no to mi wyślą oferty pracy. A ja już koledze prześlę, z którym jadę. Zatłoczoną ulicą miasta pędzi człowiek wolny jak ptak. Ma niebo na głowie, szacunek do kobiet. Wiecie, jakie jest miejsce, które wyciska z człowieka łzy? Stacja paliw. Kto jeździ dużo samochodem, tym wie, o czym mówię. Ale jest dzisiaj ładna pogoda. Jaki ten zachód słońca jest po prostu cudowny. Wow, rzadko coś takiego się zdarza. No od paru dni, parunastu dni było non stop pochmurnie i w końcu no dzisiaj jest taki dzień naprawdę piękny. Ten cały dzisiejszy luźny bieg czy spokojny bieg to jest taki, że przy moim teraz samopoczuciu, zmęczeniu, to nie byłby wcale luźny ani spokojny bieg. Dlatego idę się położyć spać, idę się zdrzemnąć. Wszystko jest do zrobienia, raczej nie będę spał do jutra, no to jest niemożliwe, jest dopiero godzina 16. I raczej dzisiaj wstanę za jakieś 2 godziny, ale już będę bardziej wypoczęty, więc idę spać. Fajnie tak, z
zbliżają się święta, niedługo wyjeżdżam za granicę. Przez bardzo długi czas nie pracowałem, odpoczywałem. Teraz się znowu zacznie praca, wstawanie z rana. Wpadające euro na konto sprawią mi radość, bo będę wiedział, że te wszystkie pieniądze będą na podróże i będę sobie podróżował. Dobranoc. Udało mi się wstać. Nawet się wyspać. 2 godziny spałem. Jest już dosyć późno, bo jest 19, po 19:10. Muszę się zmotywować. Właśnie o tym wam mówię, że ten pierwszy krok jest taki ciężki zawsze, przy wszystkim co robicie, więc powinienem wyjść, się zmotywować. Motywacyjne gadanie. Nie wiem, po prostu wyjdę. Zaraz się obudzę, wyjdę i idę biegać. Ten pierwszy krok, po prostu wziąć, ubrać się, w sensie założyć spodnie, buty do biegania i sobie tak pochodzić trochę po domu w tych ciuchach. No później jakoś tak, wiecie, jeszcze koszulę założę, później jeszcze coś do tego dorzucę, założę sobie kamizelkę na plecy, tak z nią pochodzę i w końcu wyjdę pobiegać, bo stwierdzę, że w sumie to już jestem ubrany. Dzisiaj nie jest wcale tak ciepło. Póki się rozgrzeje, to nie jest ciepło, później już pewnie będzie znacznie lepiej. Ale póki co muszę jakoś to wytrzymać, dzisiaj 1,5 godziny biegania. Dobrze się biegnie, dzisiaj taki fajny trening, bo nie jest to jakiś trening na szybkość, tylko żeby się wybiegać. W ostatnim tym półmaratonie, co przebiegłem, to jest dobra forma treningu, żeby sobie pobiegać i żeby nie uszkodzić nóg po prostu. Fajnie się biega. Już ponad połowa końcówka mi została biegu, w sensie końcówka ponad połowa. No, już wracam po prostu. Dobiegam do połowy, a teraz już wracam do domu. Trening fajny. Nie był za ciężki, ale jest taki w porządku, żeby się jeszcze dobiegać po ostatnim. Udało się. 1,5 godziny biegania. Jest fajnie. Teraz jest 5 minut wyciszenia. Ale udało się to zrobić. Już wracam do domu. Fajnie, bo pobiegłem połowę dzisiejszego biegu w jedną stronę, a połowę w drugą, czyli z powrotem. I jestem właśnie pod domem. Dobrze tak biegać. Dobra, teraz do domu odpoczywać. 11 km zrobione. Na początku miałem 5 minut rozgrzewki i 5 minut końcowego odpoczynku, dlatego tak mało. Myślałem, że więcej. Ale zawsze to 11 km do przodu, a nie, wiecie, a nie to, że dzisiaj nie zrobiłem treningu. W sumie to był trening z wczoraj przełożony na dzisiaj. Udało mi się go zrobić. Zaraz jakbym pewnie to sprawdził zegarek, no to się okazałoby, że jutro też mam trening. Chociaż zobaczę, jak to będzie wyglądać. Poza tym fajnie mi się dzisiaj biegało, załatwiłem dużo spraw, tak mi się przynajmniej wydaje, że dużo, dowiedziałem się też o pracy za granicą. No i już niedługo, tak jak mówię, za granicę, a tam też będę biegał, pracował, będę mniej nagrywał, będę biegał i dużo pracował, będę oszczędzał pieniądze. Trzeba oszczędzać pieniądze, będę wam pokazywał życie za granicą w Holandii, znowu. Jak wygląda to wszystko. Pozostało mi wykąpać się, posprzątać tutaj i kłaść się spać. Dobranoc. Cześć.